Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z podmiejskiego ogródka na południu Polski, gdzie rośnie bardzo ciekawa i bardzo smaczna paproć i chciałem o niej trochę opowiedzieć. Ta paproć to pióropusznik strusi. Jest to paproć rodzima dla Polski, bardzo rzadka w stanie dzikim, chroniona, ale bardzo pospolita na ogródkach działkowych, w ogrodach, na cmentarzach. I popatrzcie, tworzy często takie wielkie łany. Dlaczego? Dlatego, że wytwarza podziemne odrosty i po prostu wegetatywnie sobie kroczy dalej. Potrafi nawet pokryć teren rzędu 100 metrów. Pióropusznik jest paprocią, która wytwarza osobne pędy zarodnionośne. Akurat tutaj ich nie mogę znaleźć, chyba już opadły w zimie. Natomiast nie ma zarodni na liściach. Jak popatrzycie sobie na spodnią stronę liści, nie ma tu żadnych kupek z zarodnikami, to są tylko łuseczki. U narecznicy czy u wietlicy będą takie czarne, brązowe, jakieś takie twory, a tutaj tego nie ma. Jest to paproć, która występuje w wielu krajach świata, na całej północnej półkuli i jest jadana w wielu krajach. Jest to najsmaczniejsza paproć. Wiele osób mnie pyta, czy można jeść paprocie. Można jeść, tylko trzeba uważać. Niektóre gatunki paproci mogą mieć jakieś toksyczne związki, które jakbyśmy jedli je w większych ilościach, mogą nam zaszkodzić, szczególnie na surowo. Odradzam, poza oczywiście próbowaniem jakiegoś jednego czy dwóch takich pastorałków, jedzenia paproci na surowo. Natomiast już obgotowanie 10-minutowe, czy nawet w wypadku pióropusznika krótsze, i odlanie wody w dużym stopniu przygotowuje je do spożycia. I na przykład plemiona zachodniej części Ameryki Północnej, żyjące tutaj u wybrzeża Pacyfiku, gdzie jest wilgotno, gdzie w lasach jest dużo pastorałów paproci, jadały praktycznie wszystkie pastorałe paproci. Tak samo w Chinach, zależnie od regionu, oczywiście są miejsca, gdzie się pewnych paproci nie jada, ale ogólnie paproci się próbuje. Chińczycy często mówią, że nie lubią tych paproci takich włochatych, z jakimiś łuskami, natomiast wszystkie paprocie, które mają gładkie pastorałki, są bardzo cenionym produktem spożywczym. I tam się te młode pędy paproci suszy na zimę. Po prostu zrywamy te pastorałki. W wypadku już w tej fazy rozwoju zrywamy tylko ten czubek oczywiście. Taki o czubeczek. I to można suszyć na zimę, można także konserwować. Są naprawdę pyszne. Te pastorałki pióropusznika są po prostu cudowne. Bo na przykład już orlica jest taka lekko gorzkawa, wymaga jakiejś takiej bardziej skomplikowanej obróbki. Na przykład w Japonii się ją moczy w popiele przez noc. Natomiast akurat w wypadku pióropusznika nie potrzebujemy robić nic poza lekkim obgotowaniem. W Kanadzie był jadany przez wiele plemion i słuchajcie, tam Indianie nauczyli białych jeść pióropusznika. W wielu regionach Kanady jest to normalne, że się idzie do lasu i zbiera pastorałki. Nawet można kupić je czasem w sklepach konserwowane. Dowiedziałem się, że w niektórych częściach Kanady znane są dwie metody przyrządzania pastorałów pióropusznika. Po francusku, à la française, z beszamelem, oraz à la polonaise. Fasolkę szparagową, z masłem, tartą bułką i pieprzem. Pyszne, słuchajcie, próbowałem, zdecydowanie lepsze od fasolki szparagowej. Polecam teraz, jak ktoś ma w ogrodzie, nie musi daleko szukać tej rośliny, to niech sobie zerwie. Jest to roślina pod prawną ochroną, także nie niszczmy jej ze stanowisk naturalnych, ale jeśli powiedzmy rośnie w ogrodzie, to możemy ją sobie zahodować i posadzić w naszym przydomowym lasku i mieć taką po prostu wiosenną plantację. Sezon na pióropusznik jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 2 tygodnie na przełomie kwietnia i maja. Życzę Wam smacznego i żebyście mogli w tym tygodniu spróbować pióropusznika a la fasolka szparagowa. Cześć, pozdrawiam. O, popatrzcie, część generatywna pióropusznika. Tu właśnie są zarodniki, a zarodnie nie wykształcają się na spodzie liści, tak jak u innych paproci. A teraz zrobimy coś, co przypomina klasyczne danie kuchni polskiej. Fasolka szparagowa z masełkiem i z bułką tartą, tylko że zamiast fasolki będą pastorały pióropusznika strusiego.
Wkładam teraz pastorałki do gorącej, gotującej wody. Na roztopione masło, bułka tarta, sól i świeżo utarty pieprz. Voilà. Smacznego, pachnąca bułką paproć, pióropusznik strusi. Pycha, mówię wam, pycha.